Tam leży skumina, od nas skumina, bo byś nie uwierzył. Taki beton tam leży, jak to, powiedz, wyrwało. Jaka to była siła? Ja. To musiała być straszna siła. Straszna siła. I chwila tylko. Naraz przyleciało taki straszny wiatr z jednej strony i ten wiatr się zatrzymał akurat na naszej posiadłości. Zerwało nam dach z domu, z budynku gospodarczego. Wszystko jest kompletnie zniszczone. Wszystko. I tutaj w koło też mają sąsiedzi poniszczone. Też pani doktor Majewskiej jest cały dach zerwany, dopiero był w zeszłym roku robiony. Tak samo tutaj u tych Bączów, tak samo jest cały dach zerwany. Boże, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, jak się może takie coś stać. To długo trwało? A gdzie? 10 minut. Ani 10 minut. To była taka, no mówię panu, taka wyrwa przyszła. I to się zakręciło, no i był akurat koniec. W tym miejscu, tak, koło kubiczka. Tak, koło kubiczka, tak. Szanowni Państwo, no, powstaje uczelnia, która do tej pory nie miała miejsca w Kędzierzynie-Koźlu. Wydział
Politechniki Opolskiej. Serdecznie zapraszamy nie tylko do tego, żeby się zapisywać. Młodzi ludzie, którzy dzisiaj wstąpią do tego wydziału, będą się na nim kształcić, mają szansę otrzymać pracę. Jest to uczelnia, po raz pierwszy wydział, który współpracuje z przemysłem, który współpracuje z biznesem i liczymy na to, że nie tylko młodzi ludzie z Kędzierzyna-Koźla, ale także inni z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, z całego województwa zechcą studiować na naszej uczelni w Kędzierzynie-Koźlu. Politechnika Opolska na Was czeka, szanowni młodzi przyjaciele. Zakończeniem prac remontowych wykonanych w domu dziennego z bytu numer 3 Radość na osiedlu Azoty. Długo czekaliśmy na ten moment. Dziś, spoglądając na ten budynek, cieszymy się z efektów wykonanych prac. Raz, dwa, trzy. Dobrze zdaliśmy. Yes. 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 Tak. To dzięki takiej odpowiedzialności włodarzy miasta to miejsce, które dedykowane jest Państwu, seniorom, zmieniło swój wizerunek, zmieniło swój imidż. Jest piękne, jest przyjazne, zachęcające do przychodzenia tutaj i do spędzania tutaj jesieni życia. Jestem przekonana, że w Państwa sercach i umysłach panuje radość, jesteście zadowoleni, dumni i myślę też, że za chwilę wybrzmią też słowa z Państwa strony, jak odbieracie ten remont i to, co się tutaj wydarzyło. Ja się czuję tutaj jak u siebie, bo mam tutaj blisko, często tędy chodzę, widziałam, jak remont przebiegał i mam nadzieję, że będzie on służył wszystkim naszym seniorom. I jeszcze tutaj taki duży apel, jeżeli znacie kogoś, kto nie chodzi do tego domu, wyciągajcie, namawiajcie. Fajnie można czas spędzić razem, czego życzę wszystkim. Dziękuję bardzo. W kuluarach rozmawialiśmy na temat przyszłości tego domu i stwierdziliśmy, że będziemy chyba częstymi mieszkańcami w momencie, kiedy przejdziemy na emeryturę. Więc bardzo Państwu zazdrościmy, a jednocześnie podziwiamy, że chcecie być tutaj w tym domu i spędzać wolny czas, bo chyba wspólnie, jak możecie coś zrobić, to jest o wiele lepiej, a ponieważ obsługa jest tu fantastyczna, to czekajcie na nas, czekajcie na nas.
Chcemy również podziękować naszej pani Keroni, która bardzo długo zabiegała na ten remont i nasz komfort, bo ona najlepiej wie, co potrzebują starsi ludzie i niezbyt sprawni. Również chcemy podziękować pani Wiolecie, że za pomysły, przy których nie można się nudzić. A najbardziej cieszy mnie i nas wszystkich winda i dobre jedzenie. Będzie się państwu tutaj dobrze mieszkało, wygodnie, ciepło, a przede wszystkim radośnie, bo nazwa waszego domu to jest radość. Ile lat temu rozpoczęto mówić o remoncie tego domu? Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze w 2007 roku od zrobienia projektu. I od tamtej pory do dnia dzisiejszego czekaliśmy na ten efekt, który mamy obecnie. Dobrze pamiętam, jak przed laty byłem tutaj, była też komisja Rady Miasta i wtedy było widać przez dziury w dachu niebo. Tak, zaczęliśmy od dachu. To był pierwszy etap prac remontowych w 2012 roku. Wymagał największych nakładów na ten czas. W chwili obecnej, w 2015 roku, dokończyliśmy dalsze prace remontowe. Zrobiliśmy elewacje, parkingi, platformę dla osób niepełnosprawnych. Została wewnątrz wymieniona cała instalacja elektryczna oraz kanalizacja na wysokości piwnicy. Jesteście zadowoleni? Bardzo. Jesteśmy zadowoleni, mamy nadzieję, że przyniesie to też oszczędności dla miasta w utrzymaniu budynku z powodu termoizolacji budynku. Ilu emerytów przychodzi do tego domu i co w ogóle robią? Powiem tak, gotujemy 120 obiadów dziennie. Są to posiłki dla emerytów leżących, jak również i przychodzących. 50% z nich są to osoby przychodzące do naszego domu codziennie. Wydaje się, że przychodzą również osoby, które mieszkają w takim specjalnym domu tutaj niedaleko. Chronionych. Tak, tak, wspólnie. Mieszkania chronione. Tak. Mamy emerytów z mieszkań chronionych, z osiedla Azoty, jak również z osiedli ościennych, czyli Śródmieścia. Ale pobyt w tym domu to chyba nie polega tylko na jedzeniu. Oczywiście, że nie. To jest jakby dodatek. Głównie staramy się organizować zajęcia kulturalno-oświatowe. Jak można będzie zauważyć, mamy zespół Słowianki. Pani pracownik kulturalno-oświatowy codziennie przygotowuje inną propozycję wypoczynku i spędzenia wolnego czasu. Myślę, że emeryci dobrze się tu czują. Sama nazwa domu, radość. No, my też mamy taką nadzieję i wkładamy w to naprawdę dużo serca, żeby tak było. Czy remont został już zakończony, czy jeszcze przewidujecie jakieś prace? W chwili obecnej nie przewidujemy już żadnych prac. Mamy nadzieję, że budynek jest w pełni wyremontowany i będzie długo służył. Noska Oh!
witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Państwu się podoba nasze miejsce. Wyciągnęłam Państwa z biura, zresztą nie tylko, nas też. To nie jest przypadkowe miejsce. To jest po prostu teren portu, który przez 20 lat był dewastowany. Gdy ja już tak mówię, że żadnego metalowej części nie ma w ziemi, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Przypominam, że z końcem tamtego roku podpisaliśmy umowę z Kędzierzyn Koźle Terminale o zagospodarowaniu tego miejsca. Warto tak raz na jakiś czas tu przychodzić i tak robić zdjęcia, bo może co niektórzy myślą, że się nic nie dzieje. Dzieje się bardzo dużo, bo przedstawiciele KKT są często w Kędzierzynie, dużo prac robią. Tego nie widać, ale żeby uzyskać pozwolenie na budowę, to jest naprawdę bardzo dużo papierkowej pracy. Oddałabym tutaj tu głos panu prezesowi, żeby powiedział, jak jest stan zaawansowania prac inwestycyjnych. Dzieje się coś, czy się nie dzieje? Kiedy to miejsce będzie ładniejsze? Dzień dobry Państwu. Pogodę mamy dzisiaj naprawdę super. I tak dosłownie i w przenośni mam nadzieję, że taka pogoda będzie nad tą inwestycją czuwać do samego końca. Ostatni raz, że byłem na konferencji prasowej 17 listopada. To minęło 7,5 miesiąca. I chciałbym Państwu opowiadać trochę, co w międzyczasie zrobiliśmy i co robimy. Zaraz po podpisaniu tej długoterminowej czy długoletniej umowy dzierżawy zaczęliśmy od tego, co się zwykle robi, czyli od badań tego terenu. W grudniu i styczniu dokonaliśmy wyboru, czy zaczęliśmy wybierać, przeprowadziliśmy przetargi wykonawców badań dotyczących nabrzeży, badań środowiskowych i badań geotechnicznych. A na przełomie lutego i marca z trzema firmami podpisaliśmy umowy na wykonanie tych badań. Jeżeli ktoś tutaj w okolicy się porusza, to widział różne dziwne jednostki pływające po basenach portowych i różne dziwne urządzenia, które tutaj wykonywały odwierty i pobierały próbki. Badania te terenowe w tych trzech zakresach, czyli nabrzeża, badania geotechniczne i badania środowiskowe, zakończyły się w zeszłą sobotę, jeżeli chodzi o sprawy terenowe, badania terenowe. Wiercenia środowiskowe zakończyły się w zeszłą sobotę. Odwierty związane z badaniem nabrzeży i badaniami geotechnicznymi zakończyły się troszeczkę wcześniej. No i teraz oczekujemy na finalne raporty, zarówno jeśli chodzi o badania geotechniczne. Tutaj zaawansowanie bym określił na poziomie 2/3. Jeżeli chodzi o wyniki badań środowiskowych, to myślę, że w ciągu najbliższych 10 dni powinniśmy mieć finalny raport. A jeżeli chodzi o nabrzeża, to informacje czy raport dotyczący badania nabrzeży istniejących powinniśmy uzyskać z końcem lipca. Także koniec lipca to jest termin, w którym te wszystkie badania powinny być sfinalizowane. Dotyczyły te badania nie tylko części lądowej, ale też próbki były pobierane z dna basenów. Wykonaliśmy również mapy batygraficzne, czyli mapy dna basenów. Równolegle dzieją się jeszcze działania związane z rozpoczęciem procesu, my to nazywamy projektowo-pozwoleniowy. Pierwsze prace czy przygotowania zleciliśmy już w kwietniu i to równolegle z tymi badaniami, o których mówiłem wcześniej, to się dzieje. Rozmawiamy od samego początku, czyli w zasadzie od krótko po tym, jak podpisaliśmy umowy. Jesteśmy po całej serii spotkań z Polskimi Kolejami Państwowymi w sprawie podłączenia ponownie portu do sieci kolejowej. Tutaj wszystko przebiega zgodnie z procedurami i zgodnie z
zasadami, jakie na kolei panują. Trochę to czasu zajmuje, ale przynajmniej na tą chwilę wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zaangażowanie finansowe na tą chwilę nasze wynosi około 5 milionów złotych netto. Mam tu na myśli wszystkie opłaty związane z dzierżawą terenu, jak i koszty tych wszystkich działań, które do tej pory zleciliśmy lub które zostały wykonane, zakończone i opłacone. Co dalej Państwo zapytają? No dalej to przede wszystkim cały proces projektowo-pozwoleniowy, który, tak jak powiedziałem, już pierwszymi zleceniami zaczął się w kwietniu. Cały czas trwa. Mamy nadzieję rozpocząć budowę, czy już takie działania, które będzie widać z końcem pierwszego kwartału przyszłego roku. Ja wiem, że jak tu przyjeżdżam, chodzę po terenie, to widzę, jak przyjechały tutaj te urządzenia do tych wszystkich. Ja wiem, że jest takie oczekiwanie, żeby to, co my robimy, to już było widać, żeby te buldożery jeździły i żeby teren był ogrodzony i jakieś kontenery i dźwigi, żeby stały. Ale przed nami proces właśnie ten projektowo-pozwoleniowy, długi, skomplikowany, ale my jakoś specjalnie się tym nie przerażamy, jak na samym początku powiedziałem. Pogodę mamy piękną i oby ta pogoda tak nad całą tą inwestycją dosłownie i w przenośni nad nami była taka fajna pogoda. Nie ma w tej chwili jakichś opóźnień. To wszystko, co się dzieje się zgodnie z procedurami. Robimy wszystko bez zbędnej zwłoki. Tak jak powiedziałem, nasz plan jest taki, żeby na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku rozpocząć budowę, która potrwa w granicach między 12 a 14 miesięcy. Trwają wakacje i dzieci mają dużo więcej wolnego czasu. Dlatego też w ciągu roku szkolnego rodzice bardzo często zadają pytanie, jak dziecko wraca ze szkoły, co tam w szkole. I przez ten okres wakacji fajnie byłoby zastąpić to pytanie pytaniem, jak spędziłeś ten wolny czas, co robiłeś dzisiaj, z kim się spotkałeś, jak się bawiliście. Bardzo często dzieci spędzają ten czas właśnie przed internetem, korzystają z różnych komunikatorów społecznościowych, gdzie zawierają różne znajomości. Jeżeli rodzic jest zorientowany, co dziecko robi w internecie, z kim nawiązał nową znajomość, to w sytuacji, gdy takie dziecko postanawia odwiedzić swoją nową znajomość i gdzieś wyjechać, my to nazywamy ucieczkę, możemy wtedy skorzystać z wiedzy rodzica, który był zainteresowany wcześniej buszowaniem po internecie i tym nabieraniem tych nowych znajomości. To są informacje dla nas, po których możemy dojść do tego, gdzie to dziecko przebywa, gdzie to dziecko w tym momencie się znajduje. Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, to sam wypoczynek. Wyjeżdżamy wszyscy w różne miejsca i często są to miejsca, gdzie jest bardzo dużo turystów. Sama plaża już powoduje to, że ilość ludzi, która tam się znajduje, może w tym tłumie dziecko nam się zgubić. Możemy nie zauważyć, że odeszło, możemy nie zauważyć, że weszło do wody. Dlatego też bardzo ważne jest to, żebyśmy cały czas się patrzyli na to dziecko, czy ono wchodzi do wody, czy jest koło nas, czy się nie oddala. W miejscach atrakcyjnych turystycznie też jest zawsze dużo zwiedzających i też może dojść do takiego zaginięcia osoby małoletniej, która gdzieś się oddali, zatrzyma się gdzieś przy jakiejś wystawie, a my oglądając coś przejdziemy troszeczkę dalej i w pewnym momencie orientujemy się, że nie ma koło nas dziecka, które jeszcze przed chwileczką było. Dlatego właśnie apelujemy do Państwa, aby właśnie w ten czas wakacji w szczególny sposób zwrócić uwagę na to, co robią nasze dzieci, żeby te wakacje były wesołe i bezpieczne. W ostatnim czasie policjanci z Kędzierzyna-Koźla zostali poinformowani o kilku kradzieżach rowerów, które były przechowywane w piwnicach.
Obecni policjanci wyjaśniają te sprawy, a także zajmują się ustaleniem sprawców tych kradzieży. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z utratą jednośladu, pamiętajmy o jego zabezpieczeniu, a przestrzegając kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim zwracajmy uwagę na osoby obce, które przebywają na klatkach schodowych oraz w piwnicy. Jeżeli mamy wątpliwości co do ich intencji, zadzwońmy na policję, funkcjonariusze przyjadą i sprawdzą, w jakim celu te osoby tam przebywają. Nie pozostawiajmy swoich rowerów w miejscach publicznych bez zabezpieczenia, a także w miejscach ogólnodostępnych. Mówimy tutaj o piwnicach, o suszarniach, czy też nawet o klatkach schodowych, nawet jeżeli mają domofon. Pamiętajmy również, by te drzwi do klatki schodowej oraz do piwnicy były zamknięte. Jest to zawsze dodatkowa przeszkoda dla potencjalnego złodzieja. Stosujmy również dobre zabezpieczenia właśnie do pomieszczeń, w których te jednoślady są przechowywane, do piwnic, garaży, czy też komórek. Sfotografujmy również rower z uwzględnieniem numeru ramy oraz cech charakterystycznych, a także jeżeli zakupimy taki rower, to zachowajmy kartę gwarancyjną. Te rzeczy będą bardzo przydatne w przypadku, kiedy taki rower zostanie utracony. Przypominamy również, że policjanci z Kędzierzyna-Koźla prowadzą akcję znakowania rowerów. To znakowanie odbywa się w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu albo w komisariacie zgodnie z terminarzem, który jest umieszczony na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Panie wójcie, to już kolejne święto herbowe Reńskiej Wsi. Które? No to pierwsze było w 96 roku, to trzeba policzyć, no myślę, że już 20, z tym, że w jednym roku nie było. Właśnie, bo była powódź. W roku 97 była powódź i wtedy akurat na początku lipca, wtedy żeśmy ze święta zrezygnowali. W każdym razie zawsze hucznie obchodzicie. No tak, jest to takie już sztandarowe święto w naszej gminie, oprócz dożynek jeszcze, więc jest organizowane z takim dużym rozmachem. Najczęściej pozyskujemy środki finansowe na to święto z funduszy różnych unijnych albo z innych grantów. Także generalnie jakby samego budżetu gminy bardzo to nie obciąża. A co w zasadzie zawiera wasz herb? No nasz herb, tak dla przypomnienia, składa się z kilku takich elementów. Może rozpocznę od tego, że właściwie gmina Reńska Wieś herbu nie miała jako takiego. Nigdy. Bo nie było gminy takiej. Ta gmina powstała w roku 74 z połączenia kilku gromad. W związku z tym nie było herbu. Nie doszukaliśmy się również herbu samej Reńskiej Wsi. Znaleźliśmy jedynie w bardzo starych dokumentach w archiwum we Wrocławiu pieczęć Reńskiej Wsi, natomiast herbu nie. Dlatego herb został stworzony przez heraldyków zupełnie od nowa i no, zawiera takie elementy jak tą taką kolumnę, która jest w heraldyce określeniem trwałości, stałości czegoś, podkreśla to, że to osadnictwo w Reńskiej Wsi, które tutaj w 1286 roku się pojawiło, że no praktycznie trwa do dnia dzisiejszego. Nad tą kopułą jest taki wieniec z kłosów, który symbolizuje, że gmina jest gminą rolniczą. Pod kolumną wstęga taka symbolizująca Odrę, że wodę, że jednak i tam nad Renem była woda i tu w naszej gminie również jest Odra, jest woda.
nad tym data, ta, o której mówiłem, 1286 rok, który symbolizuje początki tutaj tego osadnictwa. Macie bardzo szeroką współpracę z różnymi gminami zagranicznymi i za tę współpracę, zdaje się, w Brukseli otrzymaliście rok temu istotny dyplom. Tak, no jest to pierwsze z wyróżnień europejskich, które no, mocno nobilituje, bo gmin, które co roku uzyskują z całej Unii Europejskiej, gmin, które co roku uzyskują to wyróżnienie, jest zaledwie kilka. A jakbyśmy poszukali wśród tych gmin wiejskich, to na palcach jednej ręki można je policzyć. Przeważnie są to duże miasta, duże ośrodki, które tą współpracę międzynarodową prowadzą w takim szerokim zakresie. Podobno się dziwiono, że miasto to reńska wieś. Tak, no muszę powiedzieć, bo to wie pan, w tej całej machinie urzędniczej to jest tak, że to ktoś tam podpisuje, potem ktoś inny wręcza, no i pewnie ci, co wręczali, nie byli przy tym nominowaniu i tych szczegółów nie znali. Dlatego było ogromne zaskoczenie, że miasto może mieć w nazwie wieś. No, trwało troszeczkę, żeby wyjaśnić im, że to nie jest żadna pomyłka, że my jesteśmy wiejską gminą i jako taka to wyróżnienie dostaliśmy. No, to było też ogromne zdziwienie, jak taka mała wiejska gmina mogła uzyskać takie wyróżnienie. No ale uzyskaliśmy. Ciśnie mi się na usta pytanie, czy wy po prostu kolekcjonujecie te różne miasta, które z wami współpracują, czy ta współpraca jest rzeczywista? Nie no, współpraca jest rzeczywista, to na etapie podpisania umowy oczywiście najpierw spotykają się wójtowie, dwie delegacje się tam wymieniają, ale potem mamy do czynienia ze współpracą. No, najprostszy przykład, czy najlepszy przykład gmin węgierskich, gdzie przecież my nie mamy podpisanej umowy z gminą Nograd. To jest gmina sąsiednia obok tej naszej partnerskiej Szendehele. Ale strażacy z Poborzowa podpisali umowę partnerską ze strażakami właśnie z tej gminy sąsiedniej. Nie z tej partnerskiej naszej, tylko z tymi sąsiedniej, bo im się bardzo dobrze z nimi współpracowało. I jeżdżą, wymieniają się nawet bez umowy formalnej międzygminnej. No tak, Lędziar, Madziar, Ketio, Borat, Polak, Węgier, dwa bratanki. No tak to właśnie jest i myślę, że tutaj bardzo dobrze się nam z Węgrami współpracuje. I też muszę powiedzieć, że bardzo dobrze z Czechami, bo ze względu też na odległość, bo jest tutaj blisko do Czechów i te kontakty są bardzo częste i również nie tylko między mieszkańcami, ale również strażacy, szkoły tutaj współpracują. Nasza młodzież wyjeżdża tam na zimę, w okresie zimowym na różnego rodzaju obozy. No i też muszę powiedzieć, że z gminą tą niemiecką Neuenstein, z tą, którą podpisaliśmy teraz na końcu umowę, też ta współpraca zapowiada się bardzo dobrze. To znaczy tam już są zawiązane kontakty. Przyjechała teraz specjalnie orkiestra młodzieżowa niemiecka, która chce współpracować z orkiestrą młodzieżową z Pokrzywnicy. I myślę, że ta współpraca będzie też owocna. Thank you.
Posłuchajcie, 2 lata temu przyśnił mi się sen, piękny sen o tym, że w tym miejscu można by było zrobić piękną imprezę rockową. To miejsce od 10 lat było zamknięte, generalnie nie żyło. My chcemy zmienić to i chcemy, by w tym amfiteatrze co roku odbywały się piękne, duże imprezy. Udało się tą imprezę dzisiaj zorganizować. Dzięki serdeczne. Udało się tą imprezę dzisiaj zorganizować. Jesteśmy tutaj z wami. Słuchajcie, jestem ja, jest pan burmistrz, jest Grzesiu i Adam, współorganizatorzy z firmy Wapskart, ale nie ma niestety z nami dzisiaj tutaj mojego współorganizatora, mojego wspólnika, mojego przyjaciela Jacka. Jeżeli obserwowaliście nasz portal, naszą stronę na Facebooku, podaliśmy taką informację w czwartek. Jacek niestety trafił do szpitala, wczoraj miał bardzo poważną operację do 12 w nocy. Operacja wyszła, jest w tej chwili w śpiączce. Słuchajcie, będziemy grali dzisiaj dla Jacka za to, żeby wrócił do zdrowia i żeby w przyszłym roku mógł z nami tutaj być i organizować kolejną imprezę. Będziemy dzisiaj skandować kilka brawa, razy jego... Brawa dla niego! Brawo dla Jacka! Głośno! Słuchajcie, oddaję głos teraz panu burmistrzowi, bo to dzięki temu człowiekowi ta impreza mogła się tutaj odbyć. To człowiek, który wspierał nas od samego początku, nie utrudniał niczego, wręcz tylko i wyłącznie ułatwiał, pomagał. Dlatego wielkie brawa pan Łukasz Jastrzębski, burmistrz gminy miasta Leśnica. Wielkie brawa! Moi drodzy, jak jest koncert, to musi być jak najmniej gadania. Ja was witam serdecznie na Górze Świętej Anny w gminie Leśnica, w jednym z największych amfiteatrów skalnych w Polsce. Ten amfiteatr dzięki takim zapaleńcom, jak Michał, jak pan Jacek, no ożywa na nowo. Dzięki wam za to, panowie. Dzięki za te miesiące przygotowań. Przetarliście wiele ścieżek, macie wiele kontaktów. Życzę wam, żeby dzisiaj wasza muzyka była słyszana wszędzie dookoła, aż do Opola, aż do Jacka i jeszcze dalej. I życzę wam, żeby do Katowic, do Opola, gdzie się da, niech się ta muzyka roznosi na całą Polskę. Niech Jacek was usłyszy. A już planujcie wolne terminy w przyszłym roku. Życzę wam udanej zabawy dzisiaj i do zobaczenia też w przyszłym roku. Panie burmistrzu, serdecznie wielkie brawa dla pana burmistrza! Serdecznie dziękujemy, naprawdę. Jest nam przemiło, że możemy tutaj być i możemy się bawić. Zespół Honkers, Kędzierzyna Koźla. Witam, Dawid Bielas. Spotykamy się na Górze Świętej Anny zamiast w Kędzierzynie Koźlu. A dlaczego nie tutaj? To piękne miejsce. Tak, rzeczywiście, po raz pierwszy chyba gracie na tak dużej imprezie. Tak, to prawda. To chyba największa publiczność, jaką do tej pory mamy przyjemność występować. Jak dotychczas to widziałem was tylko w Domu Kultury Lech. Gdzie jeszcze występujecie? Nie tylko. Graliśmy na Rzeszowie w zeszłym roku. Graliśmy na Gitariadzie w Kędzierzynie oraz w kilku klubach, między innymi w lutym z Skowronowską w Opolu. Także dość ciekawe koncerty mamy. Kiedy Honker powstał? Kluba Honker powstała 2 lata temu, we wrześniu, po Gitariadzie właśnie. I młody zespół. Dość młody. Jedynie 2 lata.
A jak to się stało, że nagle po gitariadzie? Czyli co, ktoś wpadł na taki pomysł, ty, że robisz zespół, czy jak poszło? Nie, to chłopaki grali na gitariadzie, ja grałem tam z inną kapelą i zaprosili mnie do współpracy i nawiązaliśmy współpracę. Jaką muzykę gracie? Swoją, czy są to covery? Tak, to jest wyłącznie muzyka autorska, piosenki, które piszemy sami, w klasycznym rock'n'rollowym stylu. Kto pisze słowa piosenek, kto komponuje muzykę? Różnorako. Jest to efektem naszej wspólnej pracy, zarówno teksty, jak i muzyka, jaką gramy. Wszyscy piszemy coś po trochę i łączymy nasze zdobycze, tak powiem. Przedstaw cały zespół. Zespół składa się z dwóch gitarzystów, Tomasza Malinowskiego oraz Henryka Wokta, basisty Radka Góry oraz perkusisty Darka Adamczyka, no i mnie na wokalu. W takich momentach zawsze się pyta o płytę, więc pytam o płytę. No tak, praca trwa, możliwe, że na jesieni wejdziemy do studia i będziecie mogli Państwo docenić efekty naszej pracy. Czyli, że już macie przygotowany zestaw utworów na tę płytę? Tak jest, materiał już jest, tylko musimy go doszlifować, ustalić wszystkie szczegóły i wziąć się do roboty. Wśród muzyków w tej grupie są ludzie, którzy mają przygotowanie muzyczne, czy też uczyli się sami? Z tego co mi wiadomo, to wykształcenia muzycznego stricte żaden z członków nie ma, aczkolwiek chłopaki już ponad 20 lat są na scenie, także dysponują dużymi umiejętnościami i doświadczeniem. A ty ile lat na scenie jesteś? Ojej, 3-4, nie wiem, kilka, bardzo mało. Ale widziałem cię też na imprezie, która z rokiem nie miała nic wspólnego. Na imprezie u Darka Czarnego. A tak, to prawda. To w sposób wywiązuje się z tego, że ja po prostu uwielbiam śpiewać i grać i występować, więc chwytam każdej możliwej okazji. A wieczór u Czarnego jest bardzo dobrą okazją dla amatorskich muzyków z Kędzierzyna, żeby pokazać się na deskach Domu Kultury w Koźlu. Ale tam grałeś taką bardzo spokojną muzykę, a tutaj niesamowicie głośno. Gustuję w różnych typach muzyki. Tam jakich? Spokojnych. No, wszelakich. Od rock'n'rolla, jakiego gram z Honkerem, przez poezję, jaką gram u Darka Czarnego, po wszelakie rodzaje muzyki. To w takim razie oby z tą płytą się udało. Dziękuję. Trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Borowiec, jeden z organizatorów dzisiejszej imprezy. Rzec można, że miałeś sen o wiktorii. Tak, miałem sen, no i sen się dzisiaj spełnia. Odbywa się pierwsza masowa impreza tutaj na Amfiteatrze na Górze Świętej Anny, HESPA Rock Festival, Igrzyska Rockowe. Mamy nadzieję, że będzie cykliczną imprezą. Pozdrawiam serdecznie dzisiaj Jacka Malinowskiego, który jest współorganizatorem, a leży w szpitalu po ciężkiej operacji. Masę zdrowia nas to kosztowało. Ja myślę, że tak, że od pomysłu do sfinalizowania całej sprawy to niesamowicie dużo spraw było do pozałatwiania. No, organizacja festiwalu trwała ponad 9 miesięcy, także to nie są dożynki. Jakie ścieżki musiałeś przetrzeć?
Generalnie wszystkie związane z przepisami, czyli pozwolenia, począwszy od konserwatora zabytków, wojewódzkiego konserwatora zabytków, poprzez zgody starosty powiatowego, burmistrza, policji, straży pożarnej, sanepidu, parków krajobrazowych, także masa dokumentacji, której w innych miejscach się nie ma. Tutaj po prostu to miejsce stwarza takie wymagania i trzeba to wszystko spełnić. Już nie będę wspominał o kilometrze ogrodzenia, setce ochroniarzy. No i widzimy, jak to wszystko wygląda, ile jest tu firm cateringowych i tak dalej. Masa przygotowań naprawdę. No i duże zespoły na jednej scenie w ciągu jednego dnia. To też wymaga bardzo dużej sprawności. Niezmiernie się cieszę, że doszło do skutku. No i walczymy. Rock and roll. Po raz pierwszy powiedziałeś mi o tym pomyśle, to ja pomyślałem sobie, kompletnie wariacki. No myślę, że wiele osób pomyślało, że nie ma szans, nic nie uda się. Zresztą takie głosy również były, tych życzliwych, że nie ma szans, nic się nie odbędzie. No odbywa się, dzisiaj właśnie się odbywa. Byłeś uparty. Byłem uparty, jestem uparty, byliśmy z Jackiem uparci. Razem z Grzesiem, z Adamem z firmy tutaj Wapskart, która wspierała nas od samego początku. No i oczywiście z wielkim mecenasem kultury, jakim okazała się firma Hespa i pan Joachim Siekiera z Krapkowic, którzy wsparli nas finansowo. No i skąd taki szalony pomysł, żeby właśnie tu, właśnie na górze świętej Anny, właśnie w tym wielkim amfiteatrze? No, tak jak pan burmistrz dzisiaj powiedział, rozpoczynając tą imprezę, to jeden z największych amfiteatrów kamiennych w Europie. Mamy go pod nosem, a nic tutaj się nie odbywa. Od 10 lat nie ma tutaj żadnych organizowanych koncertów. My chcemy to miejsce ożywić, chcemy, by tu imprezy odbywały się różne, cykliczne. No i mamy chyba dzisiaj ku temu mandat, bo udało się to wszystko zorganizować, zapiąć na ostatni guzik. No i teraz już tylko łączy wszystkich muzyka, rock and roll. Saw you walking down the street.
Znakomita akustyka. Byłem tu kiedyś z grupą aktorów i jeden z nich stanął na scenie. Ja z kolei stałem na samej koronie amfiteatru. On wyrecytował wiersz i tam było wszystko dokładnie słychać. Dokładnie tak. No, był on budowany do organizowania dużych wieców. Wiadomo, że był budowany jeszcze w 1939 roku i przez kogo i dla kogo. Natomiast miejsce jest akustycznie doskonałe. No i sceneria jest przepiękna, te skały wokół nas, które wieczorem będą pięknie podświetlone. Będzie tutaj piękny efekt jeszcze wizualny, oprócz tego muzycznego. Także no, widziałem rejestracje samochodowe niemalże z całej Polski. No tak, ludzie przyjechali z całej Polski, bo mieliśmy sygnały, że i z Gdańska, ze Szczecina, z Gdyni. Także bardzo się cieszymy, że przyjechali do nas ludzie z całej Polski, ale i z Europy, bo i są i z Czech, i z Niemiec goście, także to cieszy. No cieszy, mamy nadzieję, że ta impreza będzie się tylko rozrastać. No właśnie, mówiłeś ze sceny, że to nie po raz pierwszy, że będą kolejne co roku. Czy rzeczywiście starczy tobie i twojemu zespołowi, który cię wspomagał, sił na to wszystko? Mamy nadzieję, że tak. Plany już na kolejną edycję są. Już myślimy o line-upie, będziemy poprawiać niedociągnięcia, które gdzieś tam wychodzą, wiadomo, przy organizowaniu takiej dużej imprezy po raz pierwszy w takim miejscu. No nie łatwo jest ustrzec się jakichś tam małych wpadek, chociaż staraliśmy się, żeby to wszystko było tutaj jak najlepiej zorganizowane i przede wszystkim bezpieczne dla wszystkich gości, którzy nas tutaj odwiedzą. Mamy nadzieję, że jeżeli były bądź będą jakieś małe niedociągnięcia, to w przyszłym roku je po prostu poprawimy. Burmistrz Leśnicy szeroko otworzył przed tobą drzwi swego gabinetu. Tak, burmistrz Leśnicy, tutaj wielkie podziękowania w ogóle dla wszystkich oficjeli, wszystkich władz, wszystkich, że tak powiem, urzędów, które tak naprawdę ułatwiały nam sytuację. Nikt nam nie rzucał żadnych kłód, a to już jest wielka pomoc. Burmistrz Leśnicy, pan Łukasz Jastrzębski, to naprawdę świetna osoba, znakomicie znajdująca się na odpowiednim stanowisku według nas, bo człowiek, który dba o promocję tego regionu, tutaj gminy, no i naszej przepięknej Góry Świętej Anny, bo to o to chodzi, żeby to miejsce wypromować. Mamy również błogosławieństwo braciszków tutaj z klasztoru, także no wszystko musi się udać.
Tak, Moniko, dzisiaj rozmawialiśmy na przykład przy śniadanku, że czymś weszła tutaj na stronę. Powiedziałeś, że tak, w ogóle chyba wzięłaś to na żarty trochę? No wiem, że żartowałaś, ale tak się dzieje. Doszedłem do pewnego wniosku, że w danym momencie człowiek musi coś zrobić, tak, ze sobą i się ogarnąć trochę. Więc postanowię to teraz zrobić. Wiedz o tym, że bardzo cię kocham i teraz oddaję pani mikrofon. Pewnie, że tak, ale ty wiesz, co się robi. Aaaa! Wiesz, co się robi w tym momencie! Słuchajcie, miłości wam życzymy. Paulinko, nie płacz. To jest płacz ze szczęścia, mam nadzieję. No to witam serdecznie jeszcze raz! Specjalnie na igrzyska ten rower. Zaprośmy Jacka. To jest Gwiazdor! Później będzie można go oglądać tam w połowie amfiteatru przy stoisku Dendy Bikes. Dziękujemy serdecznie. Słuchajcie, lecimy dalej. A dzisiaj z nami gościnnie, tak jak i na płycie, Sebastian Lider, Julka! Yeah.
bardzo, bardzo głośno teraz KRI! Prawy lała się krew, błagąc
cię nie znam i gość. Przestanę pić, bo każdy.